I tak jak zapowiedzieliśmy pod koniec poprzedniego ujęcia, teraz kolega Waldek nam opowie tutaj troszeczkę, jak prowadzi hodowlę. Chodzi nam przede wszystkim, jakich preparatów używa, kiedy zaczyna pracę z gołębiami, taką bardziej intensywną, no po prostu jak wygląda u niego ten sezon przygotowań do lotów i po prostu no, to, co może nam jakieś tajemnice swoje zdradzić, no zobaczymy. Proszę bardzo. No, chcąc zajmować się gołębiami i walczyć o najwyższe trofea, nagrody, żeby leciały jak najlepiej, no trzeba się przyłożyć do tego dość konkretnie. Także jest, są mi ważne też te dodatki dla gołębi, jak i te treningi. Jest to bardzo ważne, to chodzenie przy gołębiach. I tutaj, jeżeli ktoś nie pozwoli sobie na to, żeby być z gołębiami dziennie te przynajmniej 3, no rano powiedzmy 1,5 godziny na te obloty wdowców, ale po południu dopatrzenie tego, też obloty i karmienie i tak dalej, no to u mnie to wygląda, że około 5 godzin dziennie się z nimi spędza. Tak to wygląda. Czyli rano średnio te 2 godziny i po południu te 3 godziny. Także tak to wygląda. Wiadomo, rano to są obloty samic, samców, wdowce. Później, wiadomo, jest praca, także w ciągu dnia trzeba się zająć pracą. No i po południu, niestety, kończymy pracę i idziemy znowu do gołębi. I tutaj znowu obloty, wiadomo, w pierwszej kolejności samice, samce, a później gołębnik rozpłodowy, dopatrzenie czy rozpłodowych, czy obrączkowanie młodych, czy po prostu karmienie, uzupełnienie gritów, środków mineralnych, woda, pójniki, mycie i tak dalej. Czyli to jest 3 godziny, tak średnio liczę, wieczorem, 2 godziny rano, czyli te 5 godzin przy tych gołębiach ja spędzałem przynajmniej przez te 4 lata, mi to super wyniki przynosiło, no i też muszą być podstawowo no, bardzo dobre i zdrowe gołębie, no nie? Jeżeli chodzi o takie typowe dodatki, co się daje, to no, nie jest tu żadną nowością dla nikogo, co mniej więcej stosujemy w tym czasie teraz, w tych latach. Wiadomo, oprócz tego, że dajemy dodatki do wody, coś na karmę, robimy też loty treningowe, to też jest ważne, chociaż nie tak do końca później w sezonie, ale początek jest ważny. I tak jak zawsze, no w ten rok nie dało się, ale tak jak co roku ja gołębie zawsze po zimie oblatywałem gdzieś tam 20 marca przynajmniej. Te gołębie latały prawie 1,5 miesiąca do pierwszego lotu. W kwietniu to już były, powiedzmy ostatnie 2 tygodnie, to już 5-6 razy były wywiezione na trening taki własny, nim szły do kabiny. No w tym roku akurat 13, no tak się to ułożyło, że one raptem 2,5 tygodnia to tylko były jakby wypuszczone przed tym pierwszym lotem, no bo nie było możliwości, raptem 2 razy wywiezione. No nie było szans więcej tego zrobić ze względu na tą późną zimę. Jeżeli chodzi później o treningi, też w tygodniu, ten raz w tygodniu staram się zawsze wywieźć gołębie, po prostu, żeby zmotywowały się. Niedalekie dystanse? Nie, właśnie nie. Jak mówimy, tutaj przed sezonem staram się, czy to młode, czy stare, te kilka razy wywieźć. A później w tygodniu to jest tak w granicach, zależy. Jeżeli lot się zapowiada lekki, mogę jechać z nimi dalej, tam 40-50 km. Jeżeli... Ale z kierunku wszystko. Tak, oczywiście z kierunku. Z tym, że tutaj jest po prostu, na przykład ja tak praktykuję, że z gołębiami młodymi, pierwsze wywózki gołębi młodych, to jest na nich wiadomo nowość, one z tym nie mają styczności. Je trenuję po prostu w promieniu, tak można powiedzieć, 30-40% taki promień, czyli lekko z prawej strony lotów, centrum lotów i z drugiej strony, tak żeby one poznały całą tą półkulę, tak, tą półkulę od kierunku lotów, także nie jest to idealnie z jednego kierunku, tak półkolem, takim promieniem po prostu trenuje. Tak, tu, jak to także... przewidujesz, jak już bym mógł wiatr znieść, czy po prostu dzielę? Nie, na to akurat nie zwracam uwagi, no, staram się wiadomo młodych nie wywozić w upały, bo to są mutki, które się pierwszy raz bierze do koszy, to wiadomo, zaraz ta choroba młodych, zaraz może się pojawić, jeżeli one się trochę zestresują w koszu, jak to młodek, i gdy ich wywieziemy, jest 30 parę stopni. Nie ma sensu to ich wtedy męczyć, bo no, najlepszego gołębia coś złapie, coś jakiś wirus, albo nie doleci do gołębnika nawet, albo później będziemy musieli leczyć. Także praktykuję to w normalne takie dni, gdzie jest w miarę pogoda, temperatura 20 parę stopni, jak to mamy normalną temperaturę u nas w lato. I tak wtedy staram się, przynajmniej nawet jak mam czas, to takie młode mogę wywieźć i 8 razy przed sezonem, i 10. Większość zresztą hodowców w każdym oddziele i u nas tutaj praktycznie nie znam hodowcy u nas w oddziele Radomsku, żeby nie wywiózł gołębi młodych przynajmniej 2-3 razy, a większość, połowa mogę powiedzieć hodowców, to wywozi więcej jak ja nawet. A samodzielnie wywozisz, czy też tam budujesz po pierwsze, tego masz Radka, Romana Jagusia, tak, wywozi wspólnie jakoś? Nie, wygląda to tak, pierwsze każdy sobie wywozi sam, czyli zaczynając tam od 10 czy 15 kilometrów,
te 3-4 razy wywozi każdy sam. Ale później, gdy już dochodzi tak 40-50 km, już jesteśmy, więc łączymy się. Często jakiś koledzy jeszcze tam z Radomska, także nawet nieraz nas 7-8 jest na takim wspólnym wypuszczeniu tych młodych. I to też tam 3-4 razy czasami przed pierwszym, czy przed sezonem. Czy tam praktykujecie też? No to tak, nie zawsze się to da. Że nie da się tak u nas, bo każdy od jednego, od drugiego dość daleko mieszka. Gdyby to były gdzieś działki, gojni przy gojniku, pewnie byłby to. Wspólnie nie pracujecie, tak? No tak się nie da, niestety. Także możemy tylko sobie wywieźć i wypuścić razem tego. Później wymienić tylko wrażeniami. Tak, gdzie mniej więcej, jak tam u kogo lepiej przyleciało, u kogo gorzej, kto musi sobie coś tam poprawić, u kogo przeciągły, bo to też tak jest czasami, że jak to młode przeciągną. No ale to mówię, tak ich się przygotowuje młodych. Jeżeli chodzi odnośnie środków takich rzeczy, no to też nie jest nowością, bo mówię, już tu mówiłem i na filmie w Tornado, ten film, który był nagrany, też tam były pokazane niektóre środki. Ogólnie do hodowców jestem takiego podejścia, że każdemu pomogę. Wiadomo, tych hodowców zawsze przez ten rok kilku się, no może bym był za bardzo skromny, kilkunastu, kilkudziesięciu hodowców u mnie się przewinie przez rok. Także no każdemu pomagasz, tak? Tak, no przynajmniej kilkunastu jest takich, co dzwoni w trakcie sezonu. To jest kilkunastu. Jakie ty preferujesz, nawet jakim doradzasz, jakie firmy? Na przykład, to znaczy ja mam według swojego planu te środki, co są najbardziej gołębiowi potrzebne z różnych firm. I to tak jest. Wiadomo, coś musi być takie lekko dezynfekujące po locie, czyli coś na bazie BSA, którego stosuję już od kilku lat, Deverda. Stosuję też na kurację, totalną dezynfekcję. Też to jest środek, który stosuje dość często. No i oczywiście, co najważniejsze, to jest przed parowaniem. Tam powinno się zrobić badanie lekarskie, kurację na to, co jest potrzeba, bo to jest najważniejsze. Jeżeli ktoś prześpi zimę, poparuje chore gołębie, które nie zbadał, które na oko są niby ok, ale gdy one zaczną karmić młode, przyjdzie troszeczkę ciepła z wiosny, trochę infekcje się, jak to się mówi, w pogrzebniku rozwiną i zaczyna się choroba. Nie? Także podstawa to jest zima. Zimą, gdzie po prostu przed parowaniem, czy tam to już jest styczeń powiedzmy, no wiadomo, po to jest w każdym praktycznie oddziele, mniejszym, większym, gdzieś tam jakiś lekarz weterynarii, który podstawowe rzeczy takie jak robaki, kokcydie może rozpoznać i żółty guzek tak zwany. Czyli ty na to zwracasz bardzo dużą uwagę. Tak, no to jest najważniejsze przed parowaniem to zrobić. To nie jest, że ratuje się ktoś dopiero, gdy się sezon zaczyna, albo tak. Zaczyna coś się dziać już. To jest późno już, no zrobi się to, wiadomo, jakieś tam leki poda to i tak dalej. No teraz hodowca, który leci dobrze, który po prostu ma jakieś dobre wyniki, pokazuje się na Polskę, on nawet nie ma prawa antybiotyków dawać później w sezonie i leczenia, bo nie ma na to czasu, bo gdy przyjedzie akurat kontrol do niego, to co on powie? Taki super hodowca, ja daję teraz antybiotyki, nie badajcie mi gołębi. Także to dobry hodowca musi to zrobić przed sezonem, musi to zrobić przed parowaniem w ogóle. To co potrzeba, nie pchać im antybiotyków niepotrzebnych, kto wie ile, bo to dam. Nie, to nie ma tak sensu. Trzeba najlepiej zbadać podstawowe rzeczy. Wychodzi coś, oczywiście ten lekarz powinien być na tyle kompetentny, że robi antybiogram. Jeżeli wychodzi E. coli, wychodzi mi coś, który antybiotyk najlepiej na to zadziała. Leczę to, czyszczę, dezynfekuję gojemniki. Poprawiam wtedy badanie, wiadomo, po skończonej kuracji. Trzeba odczekać ten tydzień, nie dwa dni po antybiotyku, bo to nic nie da to badanie. Trzeba odczekać minimum ten tydzień do dwóch, no tam... Ponowić badanie, czy to faktycznie zadziałało to wszystko, czy już jest ok. Wtedy parujemy zdrowe gołębie, dbamy o nie. Grity mieszam 3-4 rodzaje różnych, takie jak na rynku tam się pojawią, to mieszam różne. Wymienione jest to praktycznie co 3-4 dni w tygodniu w gojemniku. Jakaś mieszaneczka taka uzupełniająca, jak Wispumin, jak MMK. Do dziobania. Baxa, tak? To są... Tak, Baxa jest akurat Wispumin, tak. I to gomma na bieżąco do dziobania. Woda raz w tygodniu do wody daje probiotyk, czyli Probak 1000, to już jest z witaminami razem środek gotowy Brokampa. Czyli jeden dzień w tygodniu tak piją i praktycznie jeżeli zadbamy o nie dodatkowo, jeszcze damy jakiś raz tam w tygodniu zakwaszacz na wodę, tak zwane, no mówię zakwaszacz, są to różne środki, począwszy od tych octów najprościejszych do innych takich już lepszych środków jak Wior, na przykład specjalnie dla gołębi. A jakie to firmy? Wior jest akurat Beefs, firmy Beefs, to jest fajny taki zakwaszacz, taki no zakwasza wodę, nie pozwoli rozwijać się tym patogennym, jak tak powiem, tym bakteriom, to co szkodzi grzybom i tak dalej. Także tu wtedy, jeżeli ktoś na bieżąco dba, a zrobił te kuracje, to wszystko przed sezonem, no to
musi być później już wszystko, no wiadomo, przy jakimś ciężkim locie te gołębie, no wiadomo, i w rynnach gdzieś tam popiją wody i tak dalej, no taki lot się tam zdarza jak i wszędzie, no i wtedy musi hodowca mieć rękę na pulsie, bo trzeba, wiadomo, te gołębie trzeba, jeżeli przylecą przez ten dzień, czymś jeszcze tam po prostu, no nie czekać już na efekt do lekarza jechać, no bo to czasami gołębie dolatują cały poniedziałek jeszcze czy wtorek. Trzeba im coś dać takiego, żeby ich troszeczkę oczyściło, czyli taki głupi nawet BS, to jest niby rzecz taka delikatna, nie jest to jakiś tam, kto wie jak mocny, silny antybiotyk, ale która oczyszcza układ pokarmowy, poprawia trawienie, BS, poprawia trawienie, właśnie to jest dość ważne, no i przeciwdziała kokcyditym podstawowym takim brudom i rzęsiskowi, nie, zapobiega. Także tutaj już hodowca musi wiedzieć, kiedy co podać ewentualnie, czy jest potrzeba to podać. A poza tym, no to herbatkę oczyszczającą zawsze stosuję po locie. Jakie to firmy jest? Akurat ja o Vigoru, Regenera Mix. Tam są, jest to z ziół różnych takich jak Ostropes, to wszystko oczyszczające. Piją to jak przylatują z lotu. Jest wielki upał, dodam jakiegoś elektrolitu. Nie ma upału, po co im to dać? Ja też zapytam od razu, bo koledzy zaraz będą mieli pytanie. Ja stosuję na przykład, tak jak ostatnie dwa lata, można powiedzieć, dawniej stosowałem tylko Deverda. Ostatnie dwa lata stosuję i Sprimy na przemian, i Deverda. Także i Belgaso, no akurat ja Bioelektron stosuję czerwony i Sprimy też automatycznie, to czy ten i ten praktycznie można dać. Można dać jak najbardziej Dextronic po locie, po ciężkim locie, szybko stawia na nogi gołębie, to jest Verselag. Też jest bardzo dobrym środkiem właśnie po locie, dochodzą gołębie dość szybko do siebie. No i tyle, i później to tak jest etap karmy lekkiej na początku tygodnia, jak w hodowce chodzi. No to mówię, nie chcę zanudzać, bo większość hodowcy co to może... Spokojnie, a karmy jakich firm stosujesz? To też jest loty, głównie z Versalaga, gołębnik rozpłodowy poza sezonem i tak dalej. To też i miejscowy Campol jest stosowany, i Zenek, zależy gdzie, jaką kupię. Po prostu nie kupuje, się tak niejako. Tak, aż bardzo do poza sezonem, aby była bardzo dobra karma, tak jak teraz u mnie też z dwóch, trzech rodzajów, pierzeniowa, na przykład z Campola stosowana jest pierzeniowa Zenka, także co, jak tam gdzie kupię trzy rodzaje, mieszam, porządną karmę sypię, cały czas jedzą ją oporowo i praktycznie dodatek do wody, nawet taki jak Tauben Gold, czy coś innego, wiadomo, żeby się dobrze wypierzyły gołąbki, żeby były, miały dostęp do tych środków. No i mineralia, grity cały czas stoją, tak samo jak do tej pory, jak i w loty. No i tak to wygląda. Dodatki energetyczne stosujesz jakieś w ciągu tak, sezonu? Tak, tak. No i czasami jest to Optimix z Herbotsa. Też jest to na tak dzień przed, dwa dni przed koszowaniem. Czasami z Brokampa Energy stosowałem. Olej też czasami, no ten 4-razy olej z Herbotsa też często stosuję po prostu, ale większość po prostu staram się jak najmniej gołębiom dać, może tak powiem. Bo gołąb jak za dużo damy, już gdzieś to właśnie mówiłem, że jak mu za dużo nadajemy, my mu zaszkodzimy. Także lepiej mu nie dać czegoś, normalną karmę, dobrą, zdrową, i on sam dojdzie do formy. Jeżeli jest zdrowy i dobry, on i tak będzie leciał. Jeżeli my nawalimy tego na karmę, to jak słyszę niektórzy hodowcy, co mają problem, że ano, słuchaj, to dawałem, to, bo to dobre, to. I słuchaj, gołębie mi cały czas przeszywują, wracają późno, nie mam czołowych. Ale jak się okazało, to on tak, piątek rano napakował jakiegoś oleju, nasypał energetycznych rzeczy, do wody to samo nawalił, piątek wieczór jeszcze to samo. Ten gołąb praktycznie, on zamiast być, troszeczkę energii dostać i być, po prostu tą energię zdążyć przetworzyć przed lotem, przed koszowaniem, żeby to wykorzystać na locie, to on został zapchany tym wszystkim, obciążona została wątroba, bo to wszystko było naraz naładowane na koniec tygodnia, że ten gołąb praktycznie zamiast mocniejszy, to on się zrobił słabszy, nie? I to jest błąd, że mamy na rynku zbyt dużo tych środków, tego wszystkiego i ludzie niektórzy po prostu no, przesadzają z tym wszystkim, z tymi dodatkami, nie? To nie jest takie ważne. Były u mnie loty niektóre, że po prostu no, te gołębie olimpijskie, te co akurat u mnie są, to nie przypadek, one nie zrobiły jednej olimpiady, one zrobiły dwie olimpiady, zrobiły jeszcze Budapeszt. To nie są przypadki, ja widzę po nich. One nawet jak czasami coś na karmę dałem w tygodniu, a nie miał na to ochotę, to on nie jadł. On doszedł parę razy dziobnął, odfrunął na półkę, wie co jest. I tak później myślę, bo jemu to jest niepotrzebne. I czy przyszedł czasami lot pod wiatr, czy z wiatrem, na gołębniku i tak potrafił pierwszy siąść, czy przynajmniej drugi, trzeci. Zawsze potrafił w czołówce w oddzielenie. A gołąb, który jest niezdolny, choćby nie wiadomo co mu damy, on i tak nie będzie siadał czołowo. Bo już wiadomo, to ważne jest, mówię, zdrowie i gołąb. A te dodatki to tylko delikatnie możemy tam, mówię, elektrolit, coś na drogi oddechowe podać.
gdy jest taka potrzeba, ale to bardzo ostrożnie. Bo mówię, hodowca może dużo popsuć. Rozumiem. Tak to wygląda. Czyli na razie koledze podziękujemy. Czy kolega jeszcze coś ma do dodania, jeżeli chodzi o to takie postępowanie? Nie, bo nie chcę się powtarzać i zanudzać po prostu hodowców. Także na razie podziękujemy, a za chwilę przejdziemy. Kolega nam opowie troszeczkę jeszcze to, co już nadmienił, o gołębiach, które ma w swojej hodowli.